Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy za sobą najzimniejszy poranek. W nocy zerwał się wiatr, popadał trochę śnieg, ale wszystko się roztopiło. Najdalej na północ też najzimniej, zdecydowanie. Jedziemy teraz bardziej w centralną część parku Lahema. Przejdziemy szlak, potem zjedziemy na samo południe parku. I chyba zahaczymy jeszcze dzisiaj najwyższy wodospad Estonii. Taki jest plan. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nocowało z nami... nocowały z nami dwa samochody. Oba z Polski. Sami Polacy. Byli jeszcze Estończycy, ale byli na rybach i pojechali do domu. I tak to jest na najdalszych krańcach świata. I podziwiam jednych, bo przyjechali osobówką i spali w namiocie, a dzisiaj naprawdę nie były warunki do spania w namiocie. Mam nadzieję, że żyją, nie byliśmy sprawdzić. Nie pozamarzali tam. A my wam pokażemy jeszcze te pustostany, bo miałam nagrane tylko jedno. Teraz będziemy wracać tą samą drogą, to wam pokażę, jak to wygląda. Na półwyspie Parispea znajdziecie pomniki nie tak odległej historii. Opuszczone budynki to radzieckie koszary wojskowe. Północne terytorium Estonii doskonale nadawało się do zbudowania całej radzieckiej infrastruktury wojskowej, której zadaniem była ochrona wód Zatoki Fińskiej i ewentualna obrona Petersburga. W temacie radzieckim to Lahema jest pierwszym parkiem narodowym założonym w byłym Związku Radzieckim. Aktualnie nie idziemy żadnego określonego szlaku, tylko po prostu przejdziemy się częścią szlaku średniodługodystansowego tutaj przez cały park narodowy, bo nie wymyślili tutaj takiej ścieżki krótkiej trekkingowej. Cały ten szlak liczy 79 km i ciągnie się z północy, tak po skosie na południe parku Lahema. Tutaj mamy źródło, przynajmniej tak nam się wydaje, że jest tak wyprowadzona woda pitna z tamtych skał. Dzisiaj tak trochę się kręcimy. Teraz idziemy nad wodospad Vasaristi. Mamy nad niego 500 metrów. Wodospady Vasaristi są tak jak szumy nad Tanwią, to są takie kaskadowe, troszeczkę wyższe spływy wodne. Idziemy zobaczyć. Przez to, że spadło trochę śniegu, to zrobiło się wszystko. Staremu się nie podoba. A ja uważam, że jest uroczy. Nie jest może jakiś super okazały. Czujemy. Jeżdżąc dzisiaj tutaj po tym Parku Narodowym, to czuję się jakbym był na nie wiadomo jak dalekiej północy. Jeszcze po tego jeden leżący śnieg, to wszystko, to całe wrażenie. No i pustka na drogach. No ruch na autostradzie też jest żaden właściwie, tylko w okolicy Tallina jest duży ruch, a tak to nigdzie nic nie ma.
Jesteśmy w Rakvere, mniej więcej w połowie drogi między Tallinem a Narwą. Jest tutaj kamienny duński zamek, gdzie jego ruiny, idziemy je sobie zobaczyć. Ciekawostką jest to, że przez 3 lata Rakvere było polskie. Od 1602 do 1605 roku była tutaj Polska, a właściwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Zamek w Rakvere istniał od czasów prehistorycznych, jednak to za panowania Duńczyków drewnianą warownię zastąpiono kamiennym zamkiem. W XIV wieku król duński sprzedał zamek krzyżakom i tak na 200 lat stał się on siedzibą zakonu. Później często przechodził z rąk do rąk, aż uległ zniszczeniu podczas wojny północnej. Z kamieni zrujnowanej warowni powstał w okolicy zapewne nie jeden budynek. Zamknięte. No jest dzisiaj okrutnie zimno. Jest jakieś plus 3, świeci słońce, ale wieje tak okrutnie zimny wiatr. Masakra, zmarzły mi ręce. W lesie jeszcze jak byliśmy, to przynajmniej tego wiatru nie było, a tu jest strasznie. Zostajemy w temacie wodospadów. Znajdujemy się znowu na północy, tym razem na północnym wschodzie. I idziemy zobaczyć najwyższy wodospad, który spływa z klifu prosto na plażę. Klif ten ma 20 kilka metrów, więc jest w wysokości klifu w Jastrzębiej Górze. Na dole jest plaża kamienista. Wodospad nie jest jakiejś wybitnej wielkości, przynajmniej na zdjęciach w internecie, ale jest najwyższy. A w Estonii ciężko o wysokie miejsca, chociaż najwyższe klify sięgają 50 metrów. On wcale nie jest taki mikry, jakby się mogło wydawać. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz tutaj. To jest to zejście na plażę. No nie jest dla każdego. Ludzie z lękiem wysokości nie mają szansy w ogóle. Oprócz wodospadu, który mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, znajduje się też tutaj szlak w formie ścieżki edukacyjnej. Ma on długość 1200 metrów. Prowadzi on wzdłuż tych wszystkich klifów, które się znajdują w okolicy. Niestety my musimy zrezygnować z racji tego, że mamy barierę nie do przejścia dla naszego psa, ale może Wam się uda. A propos bariery, no wygląda ona właśnie tak. Jest to ażurowa, metalowa schodnia, która prowadzi z klifu tutaj na dół. No niestety nie możemy ryzykować. Mogę śmiało już teraz powiedzieć, że Estonia dla mnie jest krajem, który się wysuwa na prowadzenie, jeżeli chodzi o taką kulturę osobistą mieszkańców. Przede wszystkim nikt się tobą tutaj nie interesuje. To nie jest jak na Bałkanach, że od razu robisz zamieszanie i wszyscy się na ciebie patrzą. Ja jestem introwertykiem, więc bardzo mi się podoba ten stosunek Estończyków i do siebie, i do innych. Jeszcze a propos kultury osobistej, to tutaj nie ma śmieci. No znajdziesz jakąś pojedynczą chusteczkę, jakąś jedną puszkę po piwie. No dwa razy zdarzyło nam się, a zrobiliśmy paręset kilometrów już po tej Estonii, dwa razy zdarzyło nam się, że gdzieś były wywiezione śmieci do lasu. No czystość tutaj to jest niesamowita po prostu. Ale też na każdym przystanku, na każdym parkingu jest śmietnik, jest toaleta, więc nie ma srania po krzakach. No.
Google uczy i bawi. Miała być latarnia nad jeziorem, no jest. Na zdjęciu wydawało się, że jest ogromna. Łukaszu, zaprezentuj. No idę. Śnieg pada. No, zaczyna sypać. No. Dwa kilometry przez las. Ta monumentalna latarnia morska znajduje się nad jeziorem Peipus. Lub jeziorem Psowskim, bo... Co ciekawe, w połowie tego jeziora przebiega granica estońsko-rosyjska. Tam jest Rosja. Jezioro Psowskie, czy Peipus, jest największym jeziorem Estonii. I dzielą je z Rosjanami. Zaczyna sypać śnieg. Dawno śniegu nie było. 4 maja w Estonii. Śnieg. 3 też sypał, ale na północ. I tak udało nam się z tą pogodą. Jedziemy drogą wzdłuż jeziora. Niestety całość jest, albo stety, porośnięta lasem. I samego jeziora nie widać, dlatego zatrzymaliśmy się, żeby chociaż na nie popatrzeć. Jezioro Peipus to 5 co do wielkości zbiornik wodny w Europie i naturalna granica pomiędzy Estonią a Rosją. 5 kwietnia 1242 roku na zamarzniętych wodach jeziora doszło do bitwy pomiędzy krzyżakami a wojskami księcia Nowogrodzkiego. Książę Aleksander Newski powstrzymał w ten sposób ekspansję zakonu na wschód. Nad jeziorem w okolicach miejscowości Kolkia znajduje się największe zgromadzenie prawosławnych staroobrzędowców w Estonii. Mieliśmy szczęście gościć w restauracji z ich specjałami, ale trzymajmy się chronologii. Cisza, spokój. W końcu uciekliśmy z tych klimatów morskich i wróciliśmy do moich ulubionych leśnych. Będziemy robić test estońskiej kiełbasy. Kupiliśmy wczoraj kiełbasę grillową. Zobaczymy. Kosztowała miliony. Jak wszystko zresztą w Estonii. Jedzenie jest bardzo drogie. Pytacie, czy jest ciepło? Jak się ubierze na siebie, wszystko to jest. Mamy jakieś +3. Dobre, my z naszego noclegu wyruszamy na szlak. Dzień dobry. Nie jest to żaden szlak opisywany na polskich blogach, więc pytanie, skąd go znaleźliśmy?
Jest taka aplikacja Lasów Państwowych dotycząca całej Estonii, na której znajdziecie dosłownie wszystkie szlaki i ścieżki edukacyjne, jakie się znajdują, a także wszystkie miejsca postojowe. Łącznie z opisami, ze zdjęciami, jak one wyglądają, co można, czego nie można. Ścieżki rowerowe, dosłownie wszystko. Jedyny minus tej aplikacji jest taki, że nie działa na wszystkich telefonach. U starego działa, u mnie nie. Aplikacja nazywa się RMK. Tak jak Lasy Państwowe. Oficjalna aplikacja estońskich lasów państwowych. To jest zdecydowanie najładniejszy rezerwat ornitologiczny, jaki w życiu widziałam. Najzimniejszy maj w moim życiu, jak wącyk. My dotarliśmy do miejscowości Kolkia. Marta bardzo chciała zjeść tutaj regionalną kuchnię, posmakować regionalnej kuchni restauracji Kara Sibula. Było napisane, że czynne jest od godziny 12. Tydzień temu zresztą obsługa aktualizowała godziny otwarcia. Marta łapie za klamkę. Jest faktycznie dopiero 20 po 12, a tam zamknięte wszystko i cisza. No ale nic, jest chociaż wieża widokowa. Także idziemy zobaczyć, jaki jest widok z niej. Zresztą ja mam taką cichą nadzieję, że mimo wszystko jakoś za chwilę otworzą tą restaurację, ewentualnie jeżeli będziemy mieli chwilę zaczekać i Marta w końcu posmakuje regionalnej estońskiej kuchni, bo póki co to same grille, kuchnie armeńskie, kuchnie belgijskie, polskie jeszcze nie znaleźliśmy nigdzie, tylko nigdzie nie ma regionalnej kuchni estońskiej, przynajmniej jeszcze nie trafiliśmy. Miało być w tej restauracji. No cóż, zobaczymy. Taki właśnie mamy widok z wieży. Na jezioro graniczne z matką Rosją. Stoimy pod tą restauracją. Podejście numer 2. Bo w międzyczasie ktoś otworzył drzwi do restauracji. Także jest szansa, że zjemy. Marta poszła się dopytać, czy możemy, czy może nie. Nie nagramy tutaj za dużo, bo jest strasznie głośno i właśnie przyjechała wycieczka. Ale jesteśmy wreszcie w estońskiej restauracji. Wreszcie jemy estońskie jedzenie. U mnie solianka rybna, a u Łukasza bieda zupa, czyli zupa rybna rosołowa. Bieda zupa. Tak wygląda szczęście. Mówiłem wam, że może się uda. Nareszcie. I wjechały drugie dania, mój mit schnitzel i Marty jakieś danie
Nie mam pojęcia, co to jest. Zapiekana ryba w cieście. Zapiekana ryba w cieście. Najedliśmy się zdecydowanie za mocno. Przed nami ostatni na naszej trasie park narodowy, tym razem Karula, która jest już dosyć blisko południowej granicy Estonii, więc powoli zbliżamy się do końca naszego wyjazdu. Jedzenie estońskie jest bardzo tłuste. Dawno nie jadłam czegoś tak tłustego. To nie znaczy, że jest niesmaczne, ale trzeba się przygotować na to, że będzie tłusto. Faktem jest, że Estończycy słyną z zupy rybnej i ona nie jest tłusta. Ona jest normalna rosołowa bądź rosyjska solianka. Patrz. Orzeł bielik startowy. Mówiłam o zupie i już odmówiłam. Przepraszam, ale bielik z kawałkiem jakiegoś mięsa startował. Zupy rybne są pyszne. Jeżeli weźmiecie dużą porcję, to najecie się tym na pewno. Popularna jest też rosyjska solianka, która wszędzie jest dobra. Nie znalazłam jeszcze miejsca, gdzie by była niedobra solianka. W wydaniu mięsnym bądź rybnym. Wszystkie są dobre. Estonia jest bardzo zadbana i przy wszystkich domach są równo przycięte trawniki. I co jest najlepsze, nie ma płotów. Bardzo rzadko kiedy jest płot. A do domu prowadzą nazwiskę. Nie ma numerów domów. Znaczy są numery domów, jak jest większa wioska, ale generalnie każdy ma swoje nazwisko. Ile łatwiej dla listonosza. Park Narodowy Karula znajduje się na samym południu przy granicy z Łotwą. I co jest najciekawsze, to od wczorajszego wodospadu Walaste do dzisiaj mamy pełen przekrój wiosny. Wczoraj jeszcze nie było za bardzo liści, właściwie to były pąki na drzewach, a dzisiaj mamy już taką typową majową wiosnę, jak w Polsce. Znajdujemy się w Centrum Informacji Turystycznej nad jeziorem Achiavre i idziemy na ścieżkę, która pozwoli nam poznać ten park, bo nic o nim nie wiemy. Nie sądziliśmy, że zdążymy tu przyjechać, a udało się. Pogoda była bardzo ładna przez ten cały czas, miało przecież padać i to codziennie, a te deszcze albo nas omijały, albo były w nocy i udało się zobaczyć więcej niż było w planach. Co nas bardzo cieszy, a też udało się pochillować, więc to już w ogóle jest jakaś dziwna, już się zdążyliśmy zgubić. I to jest jakaś dziwna sytuacja, że właściwie był czas na wszystko. Oby tak dalej. W kolejnych podróżach życzę sobie tego na vlogce. W kolejnych podróżach życzę sobie tego samego. Żeby zawsze świeciło słońce wtedy, kiedy ma świecić. I żeby był też czas na odpoczynek. Bo zazwyczaj plany mamy tak napięte, że ciężko mówić o jakimkolwiek odpoczynku. Tak wyglądały kiedyś sauny estońskie. To jest pozostałość po takiej saunie. Podobno było ich bardzo dużo. A teraz jest ich już niewiele. I jak zawsze w każdym cywilizowanym kraju musiał nas próbować ugryźć pies. Nie zdarzyło to nam się nigdy na Bałkanach, bo jeżeli już jest jakiś pies agresywny, to się po prostu boi. I wystarczy na niego natupać, a psów pasterskich unikamy jak ognia. A tutaj na samym wejściu na szlak jest dom, w którym mieszka łajka zachodniosyberyjska. Puszczona luzem, państwo płotu nie mają, jest pies, nie ma nikogo. I pies agresywny, który biegnie za nami i próbuje nas użreć z tyłu.
Tak, żegnamy się z Estonią. Nasz ostatni kemping właśnie dobiegł końca. Jedziemy jeszcze na ostatnią trasę. I to tyle. Przyjechaliśmy właśnie na ostatnią ścieżkę Estonii, jaką uda nam się przejść. Jest to Rebase Maasti Kurada. Ścieżka nazywa się od jeziora Rebase i od bagna o tej samej nazwie. Będzie to najdłuższa ścieżka, jaką przejdziemy, 7-kilometrowa, bo te ścieżki po parkach narodowych są naprawdę bardzo krótkie. Siemanko! Dzisiejszą miejscówkę noclegową dzieliliśmy z bardzo sympatycznymi Estończykami. Pan był bardzo rozmowny, niestety nie mówił po angielsku. Ale na szczęście szybki kurs, mój kiedyś w szkole podstawowej języka rosyjskiego, przydał się. Mój rosyjski jest słaby, aczkolwiek uczę się intensywnie od 2 miesięcy. Ciężko mi mówić, ale dużo rozumiem, więc udało nam się porozmawiać. Pan rozumiał w języku angielskim podstawy, ale nie umiał mówić zbyt dobrze, a my rozumieliśmy go po rosyjsku. Więc coś tam nam wyszło. Także musieliśmy tylko pewne kwestie dogadać. Gdzie my idziemy? Idziemy na szlak. To już mówiłam, nie o to chodzi, gdzie jest szlak. Nie wiem. Dzisiaj mieliśmy też najzimniejszą noc tej wycieczki, było minus 5. W samochodzie nie przeszkadzające absolutnie w niczym, ale te majowe noce naprawdę potrafią być tu zimne. Rano piękne mgły spowiły jezioro, więc spektakularnie żegna nas Estonia. Piękny dzień nam się dzisiaj szykuje. W tym lesie aż kipi od roślinności. To jest bardzo ciekawy szlak, chociaż według mnie latem bardzo trudny do przejścia, bo tutaj to będą pokrzywy, poczubek głowy. Ale super, świetny las. No chyba, że dużo ludzi tędy chodzi, aczkolwiek nie zauważyliśmy, żeby nie wiadomo jak był wydeptany. Szlak jest zaskakująco pofałdowany. Idzie się bardzo przyjemnie, ale można go zgubić od czasu do czasu. Część szlaku wiedzie po pastwiskach. No i tam nie za bardzo widać, gdzie się ma iść. Ta część leśna jest bardzo gęsta, ale doskonale oznakowana. Wjeżdżamy właśnie do miejscowości Valga. I to jest bardzo ciekawa miejscowość, bardzo nietypowa miejscowość. Uwaga, uwaga, po tej stronie jest Łotwa, a po tej stronie nadal Estonia. Valga, a po łotewsku Valka, jest miejscowością graniczną, w której granica kraju przebiega normalnie w mieście. Jedna ulica jest łotewska, druga jest estońska.
Valga była też polskim miastem przez kilkadziesiąt lat, to właśnie Stefan Batory nadał jej prawa miejskie. I wjeżdżamy do Valki i tym samym zmieniamy Estonię na Łotwę. Granica w środku miasta. Za 600 metrów skręć w lewo. To już koniec naszej estońskiej przygody. Ale jak wy to oglądacie, to my jesteśmy już pewnie na Bałkanach, więc spodziewajcie się za chwilę kolejnych materiałów. Było nam bardzo miło, że byliście z nami. Zostawcie łapki w górę, komentarze, polubienia, będzie nam bardzo miło. Stary, pożegnaj się ładnie. Do widzenia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.